Dzień dobry, witam Was. Już poniedziałek, mamy 23 października. Ja Was witam po godzinie 9, a to dlatego, że jakiś taki ciężki poranek do wstania miałam. W ogóle dzisiaj przywitały nas chmury, ale teraz widzę, że robi się bezchmurne niebo, jest ładne słoneczko, więc możliwe, że będzie ciepło dzisiaj. Mamy poniedziałek, życzę Wam pięknego dnia, cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście. Wczoraj wstawiłam Wam vloga z weekendu, bo w sobotę po prostu zrobiłam sobie wolny wieczór, dlatego że mnie głowa bolała i nie miałam już jak myśleć. Jeszcze mama nas odwiedziła, więc w niedzielę leciał vlog, ale tylko jednorazowy, mam nadzieję, bo już teraz będą ciągiem do końca listopada, października vlogi. Nie wiem, czemu myślę o listopadzie, a jest dopiero jeszcze październik. To jest półtora tygodnia jeszcze do końca miesiąca. Wow, jak to szybko leci. Naprawdę, nie wierzę. No i ja dzisiaj wstałam dopiero... Oj, czekajcie, sorki. Coś mi ręka boli. Wstałam, no i właśnie ogarniałam się i dopiero teraz się do Was odezwałam. Także życzę miłego dnia, do usłyszenia. Witajcie później. Ja już wróciłam z rehabilitacji. Czekajcie. Witajcie później. Ja już wróciłam z rehabilitacji. W ogóle, słuchajcie. Jest tak ciepło, że moja głowa od dzisiejszej pogody to normalnie świruje. Zrobiłam zakupy. To Wam pokażę. Byłam dzisiaj w delikatesach centrum, te, które ostatnio Wam chwaliłam. I zrobiłam zakupy, a między innymi tak, kupiłam moje ulubione amerykanki, moje bardzo ulubione kawy. Właśnie robię popołudniową kawę. Kupiłam jeszcze chlebek. Kupiłam, polecam wędliny na wagę tam. Mają bardzo dobre. No to mam wędlinkę, moją ulubioną pieczeń rzymską. Tutaj mam mielonkę tyrolską. To najbardziej wielbię. Naprawdę mega polecam. I jeszcze wzięłam taką nową do spróbowania, kanapkowa wędzona, więc wędliny nam się już kończą i kupiłam, bo my ogólnie dużo jemy. No i dzisiaj będę robiła rosół, no to kupiłam makaron i my bardzo lubimy te jajeczne takie, także jajeczny i włościznę. No i to by było na tyle, słuchajcie. Nie kupowałam nic takiego, co by było nieprzydatne. To po prostu poszłam po rzeczy, które nam się skończyły. Które były potrzebne. No i tak, dzisiejsza pogoda tak świruje, tak szaleje, że to jest obłęd. Że normalnie rano było ok u mnie, ale później samo poczucie to mnie tak zaczęło męczyć. Głowa, to w ogóle nie wiem, czy ona mnie boli, czy co, bo tak tutaj, tu. Tak dziwnie czuję, jakby mnie tak, wiecie, ściskało. Ja właśnie robię wodę na kawę, mam chwilę przerwy
I zaraz będę wstawiała rozum, czyli na godzinę 16 gdzieś powinien być. W razie co wzięłam zupki chińskie dla narzeczonego, jakby nie mógł wytrzymać. Ja to jem, ale rzadko. Ale jemu wzięłam, wiecie, w razie co, jakby tam był głodny nagle. Także słuchajcie, ja dalej idę się ogarniać, bo myślałam, że dzisiaj nie dojdę przez tą pogodę. Jak widzicie, ubrałam się za ciepło. Ja wiedziałam, że mają być te pogody takie na plusie, ale żeby aż tak, że w sweterku to mi za ciepło, ja cała normalnie. Także idę się ubrać i do usłyszenia. Dobra, no i ja już ten rosół sobie ugotowałam jeszcze tak ze 20 minut i będzie koniec. Co ja zrobiłam? Wrzuciłam kurczaka, a mianowicie takie pałki. Sorry za bałagan, ale zaraz będę sprzątać. Ja już je teraz wyjęłam, żeby właśnie warzywa mi się wygotowały, bo to mięsko już puściło tak jakby swoje na swój tłuszcz puściło. I tutaj naprawiłam 3 kostki rosołowe, sól, pieprz, lubczyk. I mam takie fajne ziarenka smaku z miniary, one są do zup i tak dalej, więc je dodałam, tak żeby ten rosół był bardziej fajnie doprawionym. Dodałam trochę przyprawy do kurczaka, ale tylko trochę, żeby był taki smak. No i to wygląda tak, że tu pokroiłam pora, marchewkę, pietruszkę i seler. No i żadna filozofia. Rosół nie jest też trudną zupą. Moim zdaniem jest chyba najłatwiejszą zupą, jaką może być. Także na bazie mięso z kurczaka, nie wiem, może być szyjka, pałki, no wszystko, co właśnie z kurczaka. I pamiętajmy, żeby ten rosół nam się tutaj wyrocił, więc jeszcze zmniejszę. On nie może być wrzący, bo później to się tam słyszałam, że źle ugotuje. Także on musi się pyrcić. Woda nie musi być zagotowana, jak będziemy wrzucać mięso, tylko od razu ja wrzucam mięso na początku i później gotuję. No i tak plus minus na 2 godzin cały rosół. Także jakbyście się pytali mnie, jak się robi rosół, no to właśnie tak? Co tam mówisz? Narzeczony już właśnie wrócił z pracy, myślałam, że coś mówi do mnie, ale tam robi swoje rzeczy, wiecie, rutynę po robocie, jak to mówią. No także rosół jest też jedną z prostszych potraw, którą bardzo lubię robić, którą często robię. No i przeważnie jemy ją kilka dni, jak na przykład, no nie wiem, nie mamy pomysłu na jakieś tam danie. No to ja mówię, to może zrobię zupę, no i spoko. I zupę jemy tak 2, góra 3 dni. Owszem, mamy też drugie danie, ale to zależy, czy je mamy po prostu, czy nie mamy. Bo nieraz jemy samą zupę, a nieraz zupę i drugie danie, więc to zależy, jak nam się chce, prawda? No. Także dzisiaj padło, że zjemy rosół, bo ja jeszcze mam intensywne dni rehabilitacji. Dzisiaj też było intensywnie, bo wstałam rano. Rano jak zwykle pogoda była taka śpiąca. Teraz słoneczko świeci, ale słuchajcie, jest taki jeden minus, że było ciepło, ale do konkretnej tam godziny. I później jak naszły chmury, to już nie było tak ciepło i ja myślałam, wyszłam bez czapki. I mówię, siedzę na przystanku, nie no, założę czapkę, no bo jak
Jeżeli Tarek podwiewa, no to już jest chłodniej, prawda? I to słońce się pojawia, ale tylko tak na chwilę. I w ogóle znowu coś z ciśnieniem dzisiaj jest nie tak. Jakaś byłam, nie wiem czy wy też tak macie, taka chodziłam jak nieprzytomna. I tutaj miałam wrażenie właśnie, jakby mnie ściskało. Ale teraz już jest lepiej, porobiłam, ogarnęłam zakupy, jak widzicie, zrobię zupę. Więc tylko potem sobie na chwilę położę się, odpocznę. Oczywiście bez snu, no chyba, że mnie zmuli nagle. Ale tak jak mówiłam, że staram się właśnie nie spać w cieniu. Zwłaszcza, że dzisiaj jest takie piękne słońce. No dobra, no to do usłyszenia. No i witajcie później, jak zawsze. Mamy ponownie po 18. A to dlatego, że położyłam się i tak leżałam taka znużona, ale nie chciało mi się jakoś spać. Nie chciało mi się jakoś spać. Po prostu leżałam sobie, odpoczywałam. No dzisiaj miałam zakupy musiałam przynieść. No i tak wiecie, trochę się zmęczyłam, ta pogoda mnie też domiła, ale nie to, że się źle czułam, tylko tak jakoś dziwnie w powietrzu było to ciśnienie i w ogóle, że no nie czułam się, ale dzień bardzo miły, jak zawsze. Rehabilitacja to, co zwykle było. Jeszcze tylko jutro i pojutrze i koniec. Szkoda, bo naprawdę fajnie mi się tutaj działa, fajnie mi się tu ćwiczy. Ale w listopadzie mam panią doktor, to sobie załatwię na kolejny miesiąc. Ale chyba myślę, że nie zdążę na jeszcze na ten rok. Chociaż zobaczymy. Kto wie, z przedłużaniem. Narzeczony jeszcze sobie odpoczywa po pracy, więc sobie się położyliśmy, ona chyba śpi. Więc sobie odpoczywa. No i co? Tak minął mi dzień. Oczywiście dziękuję za oglądanie, dziękuję za uwagę. Jak zawsze proszę o subskrypcję, kciuki do góry. Będzie mi bardzo miło, będzie to dla mnie motywacją. No i życzę wam spokojnego wieczoru i do zobaczenia do jutra.